jak być szczęśliwym. Proszę Państwa, gdybym ja wiedział, to tutaj w kościele byłoby 15 tysięcy ludzi. Ja się cieszę, że i tak jest Was dużo, gdybym ja to wiedział. Ale spróbuję coś powiedzieć, co wiem. Kiedy mówię, ja będę wiązał słowa szczęście dzisiaj, dzisiejszego wieczoru i powołanie, bo taki jest cykl całoroczny. Kiedy mówimy o powołaniu, to mówimy o czymś takim majestatycznym, tajemniczym. On ma powołanie, ona ma powołanie, zmarnował powołanie, umocnił powołanie. Powszechne myślenie jest takie, że każdy człowiek jest powołany do czegoś, ale szczególnie jeśli mówią się o powołaniu, to mówią się o powołaniu do kapłaństwa, do zakonu. On ma powołanie. Jeszcze dzisiaj, kiedy powiemy, że on ma powołanie, to raczej pójdziemy w tym kierunku myślenia, niż w tym, że on ma powołanie do życia rodzinnego, że każdy z was, kto jest powołany do bycia ojcem i matką, jest powołany do tego wielkiego powołania człowieka świeckiego. Na czym polega to powołanie? Na sakralizacji rzeczywistości ziemskiej. My, księża, jesteśmy po to, żeby odprawiać mszę, głosić słowo, prowadzić różne formy duszpasterstwa, a wy macie świat zmieniać na lepszy. W bankach, w biurach, na ulicy, w samochodach, w autobusach. To wiecie o tym doskonale, że to powołanie, duszpasterstwo ludzi świeckich jest niekiedy o wiele bardziej skuteczne niż nas kapłanów. Bardzo często ludzie mówią, ksiądz tak mówi, bo ksiądz tak musi mówić. Bo ksiądz to jest zawód i ta firma. No, niekoniecznie. Powołanie dotyczy też ludzi świeckich i jest to nie mniej ważne powołanie. Powtarzam, schemat jednak był takiego myślenia, że głównie tu chodzi o osoby duchowne, osoby konsekrowane. I między nimi istniała przepaść. Ja przypominam sobie, pamiętacie może sceny z filmu Chłopi Raymonta, no i w ogóle z powieści. Tam jeden z chłopców wiejskich, choć to nie był rolnik, ale tam wychowany w tym miasteczku, w tej wsi, przyjeżdżał na ferie, na wakacje. To on jako kleryk całe wakacje chodził w sutannie po wsi, już z brewiarzem. No i był oddzielony jakby przepaścią od tych chłopaków świeckich, swoich rówieśników. Był to zupełnie z innego świata. Z innego świata. Mówienie o powołaniu to jest często polegało na przypisywaniu właśnie do jakiejś grupy społecznej. Nie ma. Tak. Proszę Państwa, nam się wydaje nieraz, tak się mówi, że ktoś nie spotkał swojej dziewczyny, swojego chłopaka. Że ktoś się nie spotkał z tym, kto był mu przeznaczony. O, widać, by była przeznaczona ta dziewczyna, nie pobrali się i zobaczy, i alkohol tam w tej rodzinie jest, i źle jest. Kochani, to nie ma takiej akcji, że ty jesteś przypisana, Ania Kowalska, jesteś przypisana Zbyszkowi Jagiellickiemu i macie sobie, jesteście sobie przeznaczeni i macie założyć rodzinę. I Pan Bóg, Duch Święty, już od początku was ustawia na tego Jagiellickiego, na tą Kowalską i przychodzi dzień, w którym oni się mają spotkać. W niebie jest akcja od rana. Halo, łączność, anioł 3, widzę Cię, słuchajcie, uwaga. Zbliżają się, Jakubicki idzie tamtą stroną ulicy, ona idzie tą. Zaraz się 20 metrów, już mi to chodzi, on ma ją potrącić i wytrącić jej torebkę. Minęli się, wow! 20 lat pracy aniołów, diabli wzięli. 20 aniołów, diabli, to ciekawy problem teologiczny. Mój ksiądz proboszcz, u którego pracowałem, powiedział kiedyś do inżyniera budującego dom, idź pan z Bogiem do diabła. Do dzisiaj się zastanawiam, jak to ugryźć teologicznie, ale tak powiedział. Proszę Państwa, nie ma akcji, że ty jesteś przypisana jednemu. U Pana Boga jest wszystko poza czasem, więc tam nie ma, że przed powołaniem, potem powołanie, wszystko jest w jednym momencie, tego nie zrozumiemy i nie próbujmy. Ale nie ma. Słuchaj, jak to jest z tym powołaniem? Biskup Ryś to kiedyś ładnie wytłumaczył. Jeśli chłopak i dziewczyna biorą ślub, zawierają małżeństwo i to jest wszystko ważne, to jest wszystko zgodne, to na 100% są pewni do powołania do małżeństwa. Na 100%. Nie ma takich sytuacji, jakie się zdarzają, że ktoś mówi, ja byłem powołany na księdza, ale wiecie, na weselach tak jest, ksiądz jest na weselu jakimś, to musisz szybko wypracować teorię zwiewania z wesela. Bo jak alkohol idzie w górę, to zaraz, prędzej czy później, przyjdzie taki jeden, krawat już ma rozpięty. Czy można się do księdza przysiąść na chwileczkę? I zaczyna się zawsze od tego samego. Ja też chciałem być księdzem.
Ale widzi ksiądz tę tęgą tam przy tamtym stole? No to moja, no. Cholera mnie nakładła do głowy, przepraszam za tą cholerę. Kurczę, nakładła mi tak do głowy, że tak mnie skołowała, że nie jestem księdzem. Ona wprawdzie jest jak mój biskup i proboszcz, ale ja jej księdzem nie jestem. Nie ma, jeśli jesteś księdzem, jeśli jestem księdzem, ważnie wyświęconym, przeszedłem całą formację i udzielono mi święceń, to ja na pewno jestem powołany do kapłaństwa. Nie możesz teraz, a może jednak, a może wrócić do Kaśki, Baśki, Zośki, Gryśki. Nie, nie ma co. Pawlukiewicz, parafia, robota kapłańska, odprawiasz prześwięte, spowiadasz. Nie ma dyskusji. Dlatego nie można powiedzieć, że ja się rozszedłem swoim powołaniem. Nie, to jest niemożliwe. Ale jest jedna rzecz, o której powinienem zacząć. Jest jedno, w Kościele Kościół naucza, że jest jedno powołanie dla wszystkich. I dla księży, i dla sióstr, i dla świeckich. To jest powołanie do miłości. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Bóg to jest Trójca, trzy osoby. I trzy pasuje tylko do trzech. Jeśli chcesz pójść do nieba, to musisz pójść z ludźmi, z którymi twoje powołanie cię wiąże. Mnie związało jako księdza ze świeckimi. Nie jestem prawdziwie na parafii, ale tu, jak wszyscy wasi księża, są księżmi parafialnymi. I oni mają powołanie do miłości. I pójdą do nieba albo ze swoimi parafianami, to znaczy z wami, albo w ogóle nie pójdą. Ksiądz albo pójdzie do nieba z parafianami, albo nie pójdzie. Albo się z nimi zjednoczy duchowo, przekaże im tę swoją opiekę duszpasterską. Podobnie, jeśli zakonnica chce iść do nieba, to pójdzie albo ze swoimi współsiostrami, zakonnicami, albo nie pójdzie w ogóle. A ktoś z nas powie, a jak mnie mąż opuścił, 30 lat temu wyszedł z domu po papierosy i nie wrócił, to co ja mam zrobić? To masz być żoną na te 4000 kilometrów, czy na 5000 kilometrów, która ci od ciebie dzieli. Masz się za niego modlić? Masz za niego dawać nam prześwięte? Masz pisać do niego kartki na święta? I cały czas go kochać. On cię, przepraszam za słowo, może olał. Nie chcę ciebie słyszeć, ale przestał być jako funkcjonariusz, przestał funkcjonować jako mąż. A ty nie. Ty cały czas robisz, co możesz, żeby okazać się jego mężem, żeby okazać mu miłość. To jest nieprawdopodobne, jak wiele małżeństw się rozpada. Oczywiście, że mąż zdradził, że mąż się upił, że mąż miał kobietę, ale te same małżeństwa się rozpadły dlatego, że kobieta zacisnęła zęby i powiedziała: draniu, ci nie przebaczę. Nie przebaczę ci. Wiesz, płagał, litował się, a ja ci nie przebaczę. Co to jest małżeństwo? Na marginesie? Małżeństwo jest to związek dwóch osób, którzy nieustannie sobie przebaczają. Od razu sobie to powiedzcie. Jak nie umiesz przebaczać, nie wpadnij się do małżeństwa. Jak nie umiesz powiedzieć: pomyliłem się i zamykam ci drogę do swojego serca, to trzeba nastawić się na to, że trzeba będzie być pokornym. A więc Trójca Święta. I to Trójca Święta, która uczy nas zakochania się w zakochaniu. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Czy zakochałeś się kiedyś w zakochaniu kogoś? Na przykład zakochałeś się w zakochaniu rodziców twoich? Ktoś powie: przecież oni się bez przerwy kłócą. Jak wychodzą do kościoła, to się kłócą. Jak wracają, to kontynuują kłótnię od tego momentu, gdzie skończyli. Dokładnie. To trudno jest się zakochać w zakochaniu rodziców. Kiedyś jedna dziewczyna po ślubie powiedziała do swojego męża: wiesz, ja ci nigdy nie mówiłam, ale ja bardzo często przyjeżdżałam tam do tej szkoły, gdzie ty pracowałeś, bo on był nauczycielem WF-u. I ja przyjeżdżałam do ciebie, żeby popatrzeć, jak ty kochasz tych chłopców, z którymi grasz w piłkę, rzucasz oszczepem, i jak oni kochają ciebie. Ja stawałam sobie za śmietnikiem tam i patrzyłam, jak oni są wpatrzeni w ciebie, a ty jak grasz z nimi w nogę, wygłupiasz się, szturchasz ich, mierzysz im czas. On mówi: ty przychodziłaś pod moją szkołę? No to czegoś nie przyszła do mnie. No, byśmy poszli do mojej kanciapki, zrobiłbym herbatę. Ja chciałam patrzeć, jak ty kochasz tych chłopców i jak oni kochają ciebie. Zakochać się w zakochaniu kogoś innego. Fałszywa miłość powie: chodź, zamkniemy się i nie wpuścimy tych gówniarzy, bo nam to będą przeszkadzać. Nie, właśnie ja się zakocham w zakochaniu czyimś. To jest tak, ja widziałem kiedyś, jak to wygląda w praktyce, w pociągu w relacji Warszawa-Otwock. Usiadłem, to był drugi dzień świąt, wracałem do domu, usiadłem sobie w bezprzedziałowym tym wagonie i po przekątnej usiadł chłopak, mąż z żoną, i mieli dziecko.
I po chwili patrzenia to dziecko, patrzenia jak ojciec przytula się do matki, to było ciekawe zjawisko, bo wiecie, narzeczeni się przytulają do siebie do ślubu. Po ślubie już przestają się przytulać do siebie, z mniej wiadomych powodów. Jedna pani mnie pytała, mówię, pytam księdza, pytam męża, czy ty mnie kochasz? On mówi, przecież ci raz powiedziałem. A jak Ewa pytała Adama, a czy ty mnie kochasz, to mówi, a kogo mam kochać? Więc ja zacząłem się przyglądać, jak ten mąż położył głowę na ramieniu swojej żony, żona położyła głowę na ramieniu męża. Dziecko, patrząc na nich, powiedział, ja też tak chcę. No to ten pan wziął to dziecko i jechali przytuleni we trójkę. On się patrzył, jak jego żona kocha jego córkę. Czy to chłopczyk był, nie pamiętam. Jak jego córka kocha jego żonę. Jego żonę. Kochali się nawzajem we swojej miłości. Byli zafascynowani tą jednością. Tą jednością, która w małżeństwie osiągać może nieprawdopodobne stopnie. Kiedyś mój kolega chodził po kolędzie i przyszedł do pewnego domu i gospodarz mówi, powiem księdzu kawał. A ona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. Ponieważ tamten ksiądz nie uczestniczył w tym, to ja powiem za niego kawał. Jesteśmy przy zwierzętach też, dzisiaj będziemy. W cyrku rozwiesili plakaty, szukamy nowych pracowników cyrku, nowych numerów. Przyszedł facet, mówi, mam kota, co mówi po polsku, ludzkim językiem. No to dawaj pan. Wziął tego kota i mówi, ty, jak się zmieli węgiel na taki pył, to co to jest? Miał. A jak ona miała, to on miał. A dyrektor cyrku mówi, panie, to każdy kot potrafi. Wyszli, a ten kot mówi do tego właściciela, czy ja coś niewyraźnie mówiłem? Jeśli, proszę państwa, pod koniec swojego wystąpienia będę mówił miau, to znaczy, że zabrakło mi koncepcji już. Ale spróbujemy. Zakochać się w czyjejś miłości. Budować czyjąś miłość. Wiecie, co jest największym grzechem? Rozbijać czyjąś miłość i wpędzać w ludzi w zatwardziałość serc. Zakochać się w zakochaniu czymś. To jest prawdziwa miłość. Powołanie. Coś majestatycznego, o tym już mówiliśmy. Pamiętajcie też, że miłość to jest kwestia woli. Ty to jesteś decyzja. Ty to nie są uczucia. Może od rana cię głowa boli, wczoraj się z kimś pokłóciłaś, na jutro masz zrobić, oddać pracę, a nie możesz zrobić. Jesteś w ogóle zdołowana totalnie. To nie jest od ciebie zależne, to zdołowanie. Nie jest od ciebie. Ale ty to jesteś decyzja. Kiedyś jeden ksiądz miał w konfesjonale jedną zasadę. I podobno omijali niektórzy jego konfesjonał z daleka, a niektórzy przystępowali do niego do spowiedzi. Kiedy już ktoś się spowiadał i mówił, no więcej nie pamiętam, obiecuję poprawę, to on mówi tak, obiecujesz poprawę? No znaczy, tak będę się starał. I wtedy on wyciągał swój duchowy karabin. Decyzja, tak czy nie? To znaczy, tak o nie? Tak czy nie? I wtedy w penitencji, jak wili się w konfesjonale, to może ja wpadnę za godzinę. Decyzja, przyjmujesz Chrystusa czy nie przyjmujesz? Bo ty to jesteś wola. Ja chcę gadać swoją wolą, czego ty chcesz? Czego ty chcesz? To jest decyzja. Proszę państwa, gdyby miłość była uczuciem, to przysięga małżeńska byłaby największym dołem, w który ludzie by wpadali. Ja ślubuję ci miłość. Czy ja mogę komuś ślubować uczucia? Ślubuję ci, że w 2063 będę 4 września pełen uczuć dla ciebie. Nie wiem, może mnie wkurzysz. Wiecie o tym, co się mówi. Jak cię widzę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Są ludzie, którzy mnie wkurzą. Wkurzasz mnie, durny jesteś, ale cię kocham. Bo tak obiecałem. Bo tak się poświęciłem. Tak. Mieliśmy szukać... Mieliśmy mówić o szczęściu. Sprawa jest przegrana. Specjalnie o tym od początku nie mówię, bo byście wyszli z kościoła. Profesor Suchodolski powiedział coś, z czym ja się zgadzam. Szczęście ludzkie jest to stan, w którym bywają niektóre dzieci do 5 roku życia. A potem to się pożegnajcie. Pamiętacie film, to był chyba zabójca. O takim mordercy na wynajęciach, który mieszkał przez ścianę z ojcem, który tłukł swoją córeczkę. I kiedyś ten morderca wyszedł na klatkę schodową, usiadł na schodach, a obok niego wyszła ta dziewczynka, 10-letnia, z zakrwawionym nosem, bo ją ojciec znowu uderzył. I tak siedzą na tych schodach, ten bandzior i ta dziewczynka siedzą na schodach. I ona mówi, proszę pana, a czy życie jest takie trudne, jak się ma 10 lat, czy to już za zawsze?
On mówi, najlepszy. Jakby ktoś się chciał spytać, że... To... Wiecie, jest taki dar, który jeśli się komuś przekaże, to jest największy dar, jaki można dać. Mi to moja mama przekazała, rodzice w ogóle. Cieszenia się z drobiazgów. Jak ciągle siedzimy w marzeniach i mówimy, to mi się nie podoba, to mi się nie... Po czym poznać, że robota, którą ludzie robią, nie jest robotą chrześcijańską? Po tym, że każdą dyskusję kończą, wszystko to badziewie. Ja i tak nic z tego nie będzie, badziewie. Ludzie, którym się nic nie podoba, wiecie, to jest piekło na ziemi. Piekłem na ziemi dla egocentryka jest to, że egocentryk nie lubi siebie i ciągle bez przerwy o sobie myśli. Piekłem dla feministki jest to, że feministka nie lubi mężczyzn, a cały czas robi tak, żeby naśladować mężczyznę. Otóż właśnie umieć się cieszyć z tego, co mam. Podziwiam ludzi, którzy wszystko przerobią na nie. Kiedyś byłem u sióstr zakonnych, tak na wakacjach, parę dni, i jadłem posiłki z kapelanem. Fajny facet, ale no delikatnie mówiąc, tych sióstr on nie lubił. Jak się daliśmy do posiłku, rozpoczynał kolejny odcinek krytyki tych zakonnic. Że są głupie, że są durne, że nie wiedzą, o co w świecie chodzi. Ja w pewnym momencie szara się przewaliła i mówię, muszę stanąć w obronie tych sióstr. Preksiędza, mówię. Niech ksiądz popatrzy obiektywnie. Młode dziewczyny, po studiach, wykształcone, zasuwają w gospodarstwie rolnym, ten gnojówę noszą wiadrami, doją te krowy. No to jednak jest. Zajmują się tymi zwierzętami, w tym w smrodzie. A on mówi, a po co się zajmują? Świnia musi spać. Jak się ktoś ją budzi, to się denerwuje. Jak zdenerwowana świnia nie przybiera na wadze. Podniosłem ręce, poddaję się. Załatwił, wszystko potrafi znaleźć jakąś wadę. Otóż jest to wielkie szczęście mieć tą radość, jaką dają nam nasi bliźni. To jeszcze warto powiedzieć o tym takim rozdziale, że kiedyś był ten przedział wielki między księżmi a siostrami. To był zupełnie inny świat. A dzisiaj już często świeccy zastępują z powodzeniem zakonników. W prowadzeniu rekolekcji nieraz są nawet lepsi. Tak samo siostry zakonne, tak samo laikat, duchowieństwo może zastępować innych. Wiecie, byłem kiedyś świadkiem sceny takiej ciekawej, jak było przygotowanie wizyty papieża i zeszli się księża, a to jeszcze powiem, i było przygotowanie i były dwa zebrania. Jedno Gronkiewicz-Walc w ratuszu, drugie w kurii w Warszawie. Tak się dwa zebrania oddzielnie zebrały. I na jedno zebranie to do świeckich, tam do tych władz miasta, strażaków, policjantów, jakichś tam innych jeszcze służb. Poszedł jeden ksiądz, żeby wiedzieć, o czym tam rozmawiają, a na nasze spotkanie przyszedł jeden świecki od pani Gronkiewicz-Walc. I wrócił z tego spotkania, oczywiście żartem, żeby to było jasne, i my mówimy, no i co tam na tym spotkaniu? O czym tam mówili? Jakie decyzje zapadły? On mówi, nie wiem, ale jak przystało na katolickiego księdza, wszystkiemu się sprzeciwiałem. Zawsze miałem głos na nie. A teraz właśnie takie same zebranie, i byli z miasta ci od energii, jakby trzeba było doprowadzić prąd oczywiście na to spotkanie z papieżem, tam pod ołtarz. I to duże przedsięwzięcie. I taki jeden energetyków miejskich mówi, no tam będą kłopoty, bo my tam nie mamy takiej rozdzielni T16 i tam ten prąd będzie trudno doprowadzić. A jeden ksiądz mówi, macie rozdzielnię T16, mówi. Tam koło w hotelu Forum z prawej strony jest rozdzielnia. A ten inżynier mówi do biskupa, kto to jest? Kto to jest ten ksiądz? A on tu mówi, wszystkich kontroluje, bo z spraw technicznych jest rzeczywiście jeden z lepszych specjalistów. Dlatego chcę pokazać to, że te radowanie się drobiazgiem i pokazać, że szczęście idzie nie z zewnątrz. My ciągle czekamy na szczęście z zewnątrz, tylko szczęście idzie z wewnątrz człowieka. Naprawdę ogromna większość naszych postaw i czynów zależy od nas. To nie to, że mówimy tak obiektywnie. Zależy od nas. Czynniki od nas niezależne, które nas kształtują, to jest chyba, o ile pamiętam, 15%. Być szczęśliwym. Wstrząsnęło kiedyś mną pytanie, kto był najszczęśliwszym człowiekiem w dziejach świata. Wstrząsnęło mną odpowiedź. Jezus Chrystus na krzyżu. Ktoś mówi, to jaki był? Najszczęśliwszy.
podokonywał dzieła zbawienia, bo pokonywał szatana, bo moce piekła rzucał gdzieś tam w otchłań. Ból fizyczny oczywiście nikt nie neguje, ale jego radość duchowa z wyzwolenia człowieka była największą radością człowieka. Bo mówiąc o szczęściu, nie możemy zapomnieć o krzyżu. Ksiądz Jan Twardowski nie był wybitnym teologiem, ale był wybitnym poetą i napisał kiedyś jedno zdanie. I to zdanie już wyjaśnia wszystko. Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Kropka. Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Jeszcze jeden był taki krótki wierszyk. Krzyż. Chodziło o to, że krzyż, tajemnica krzyża jest prosta, kiedy się kocha. Jeśli zapamiętacie, to posłuchajcie sobie genialnej piosenki Magdy Umer. Potem śpiewało to raz, dwa, trzy. Białe zeszyty. O dziewczynie, którą chłopak się zabawił, wykorzystał. Potem rzucił jak ścierkę. I na końcu tej piosenki są słowa, że mądry, taki pseudomądry, który kochać nie umie, umrze. No, przepraszam, nie zapomnę. Chodziło o to, że jeśli ktoś nie kocha, to nie zrozumie Ewangelii. Może być inteligentny błyskotliwie. Jeśli nie kochasz brata, siostry, matki, a przeczytałeś wiele prac teologicznych, to nic nie rozumiesz. To nic nie rozumiesz. Ja też się w pewnym momencie zorientowałem, że kapłaństwo może być głoszeniem rzeczy atrakcyjnych, śmiesznych, ale dopóki nie będziesz jadł, mówię to w przenośni, różańca, litanii, takiej prostej, zwykłej, to nic żeś z tej nauki nie zrozumiał. Nic żeś z tej nauki nie zrozumiał. Formą zyskania szczęścia i rozwoju człowieka są relacje międzyludzkie. Dzisiaj zwróćcie uwagę, ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko rzucają hasła. Jak tam Małysz? No przegrał. No to cześć. Liverpool? Awansował. Czy tam nie awansował. Słuchaj, podobno marka poszła w górę szwajcarska. Kurde, mam kredyt u Szwajcarów. To są takie nasze rozmowy. Proszę zwrócić uwagę, jak zdominowane są nasze spotkania techniką, rozmawianiem o technicznych sprawach. Albo kiedy się przychodzi, to się wpada, czy ksiądz oglądał zdjęcia mojej córki ze ślubu? Oj, to musi ksiądz zobaczyć. I ku mojej rozpaczy kobieta wyjmuje z 500 zdjęć. Tyle to moi rodzice uzbierali przez całe życie, oni uzbierali po jednych wakacjach. Zgadza się? Tak jest. Musi ksiądz, proszę księdza, tata jest teściową tego zdjęcia, co tutaj podał, na lepiej widać na tym drugim zdjęciu. To jest tego kolegi z pracy, co to miał ten wypadek. Patrzę, topnieją te zdjęcia, topnieją. Ja głodny jak wilk, a na stole takie żarcie. Ale muszę udawać, że się interesuje teściem i zdjęciem. I już, proszę Państwa, końcówka zdjęć, no i ostatnie zdjęcie, tutaj babcia sobie tak, prawda, a teraz pokażemy to wszystko księdzu na DVD. Ja mówię, mnie się jeść chce. Ale właśnie dlaczego? Bo my nie lubimy, boimy się rozmów. Rodzice się boją jak ognia rozmów z dziećmi. Opowiadam to często o tym chłopaku, który mi powiedział, że pierwszy raz zrozumiał rzecz szokującą. Wokół niego byli mężczyźni. I z każdym z nich rozmawiał. Z trenerem, z księdzem, z nauczycielem, który był na repetycjach. Z różnymi, z policjantem. Jeden facet, z którym nie rozmawiał. Nigdy. To był mój ojciec. Ojciec miał tylko 4 hasła. Nie pyskuj matce, wyrzuć śmiecie, umyj samochód. I to wszystko, co miał do powiedzenia. A tak nie zamieniłem z nim ani jednego słowa. Postanowiłem to zmienić, ale się bałem. I tak w 4 oczy. Więc zadzwoniłem. Ojciec odebrał telefon. Cześć Marek, już daję mamę. Tato, ja do ciebie. Do mnie? A co się stało? Tato, chciałem ci podziękować za to, żeś finansował moje studia przez te parę lat. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę jesteś w porządku ojcem. Dzięki, no ja nie umiem tego tak wyrazić, ale... Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, no. Dzwonię, żeby ci powiedzieć dzięki. Jesteś w porządku staruszkiem. Ja też czekałem na ten telefon tyle lat. Rozmowa 180 sekund, bo panowie mają kłopoty z komunikacją. 180 sekund, najważniejsza rozmowa ich życia. Pamiętajcie, dziewczyny, czego ma nauczyć kobieta mężczyznę? Komunikacji.
Jak ja przychodziłem do domu, to mama mówiła, idź przywitaj się z babcią, idź ucałuj ciocię. Uczyłem ich komunikację. Do mojego i do mojego brata mówię, nie bijcie się, jesteście braćmi, musicie się wzajemnie wspierać. Uczyć komunikacji. A to i tak niewiele daje, bo potem są takie przypadki, jak jechałem pociągiem do Lublina i zapytałem konduktora, czy ten pociąg będzie o 17:19 w Lublinie. On odpowiedział, zamierza. Wsiadłem w pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Jak przyjechał, to już miał w Krakowie 20 minut opóźnienia. I potem trzymał te 20 minut w Tarnowie, w każdym większym mieście, gdzie się zatrzymywał. Już ostatnia stacja do końcowa, ostatni odcinek i przyszedł konduktor zbierać bilety, podstępować. I ta pani mówi, czy ten pociąg będzie miał opóźnienie, bo chciałem powiedzieć synowi, żeby nie stał na peronie, tylko wrócił do domu, zrobił sobie herbatę, a jak będzie dojeżdżał, to ja zadzwonię, żeby on wyszedł, ale czy ten pociąg będzie miał 20 minut opóźnienia, bo ja nie wiem, bo... Nie. A on tak popatrzył na nią i powiedział, ma. Dziewczyny to jest dużo, jak na komunikację to jest dużo. Czego chcą od nas, w tych rozmowach my się ubogacamy, w tych rozmowach realizujemy swoje powołanie. Czego my się oczekujemy, dziewczyny czego oczekują od chłopaków? Ciekawe, ilu by wiedziało. A już jesteście na wylocie, niedługo ślub. Niedługo mam na myśli 5 lat, 6 lat, to jest niedługo. Dziewczyny chcą być wysłuchane. I dziewczyna najbardziej kocha tego, kto najlepiej słucha. Uważajcie, bo słuchać może zacząć hydraulik i listonosz. Ale panowie, nie martwcie się, tak jak mi mówią mężowie, wystarczy takie podstawowe te hasła. Jak żona opowiada mężowi coś o pracy, o tym, to trzeba tylko mówić, tak, co ty? Really? Coś nieprawdopodobne. Pierwsze słyszę, naprawdę? I to tak było? I ona powie, jak ty mnie słuchasz, jak ty mnie rozumiesz. A czego potrzebują chłopaki od dziewczyn? Podziwu i pochwał. Ja nie wiem, czy Polska jest takim jednym krajem, że są takie ogromne kłopoty z tym pochwaleniem faceta. Mówię do kobiety, no idź pochwal swojego męża, a za co mam go chwalić? No, że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Co, ja głupia jestem? A za co mam go chwalić? Ja mówię, nie, bez bajeru. Ile wy jesteście lat po ślubie? 20. Mieliście zawsze samochód? Zawsze. Zmienialiśmy samochody i do dzisiaj mam samochód. Jak jedziecie w trasę, kto prowadzi? Mąż. Mieliście kiedyś wypadek? Stłuczkę? Nigdy, nic. Podziękowałam pani za to? Ile razy pani mu trajkotała za uszami, co słychać u Kowalskiej na pierwszym piętrze, a on łapał, czy mu hamulce łapią więźnie. On łapał, czy jest poślizg. Coś mu stuka gdzieś tam w silniku, a żona mu opowiada, że ciasto jej się spaliło. Idź i powiedz, chodź na tutaj Kubica. Chodź na tu mój Kubica. Niech cię pochwalę, dobrze jeździsz. Co odpowie facet? Się jeździ. Co tam weź mi tam? Daj mi proszę, to ci pokażę, jak się jeździ. A czego potrzebują? Faceci potrzebują porównywań. My się bez przerwy porównujemy. Ja kocham patrzeć, jak faceci na parkingu przy Auchan czy Le Marc zatrzymują swoje samochody. Podjedzie pod inne samochody, ustawi, strzeli z biodra. Panowie, pilot musi być na wysokości biodra. Strzeli z biodra, odejdzie 5 kroków i odwraca się, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. A, trochę podrapany, ale może być jeszcze. Jeszcze może być. Facet, faceta, wiecie, dziewczyny się bardziej cieszą, też są zawistne, ale potrafią się bardziej wspólnie cieszyć. Bożena, jaką masz śliczną fryzurę, kto ci robił tę pasemkę? Cudownie wyglądasz, tak się cieszę, że tak pięknie wyglądasz. Wyobraźcie sobie u facetów, Włodek, jaką masz fryzurę, ojejku, jak się cieszę, że tak... Faceci robią to inaczej. Wchodzi Włodek w nowej kurtce, patrzą kumple, obróć się. Dobra, może być. Ile dałeś za nią? 600. Widziałem takie po 300. Przegrał, jest rozwalony, zdruzgotany, już nie ma człowieka. Faceci, trafisz w latarnię kamieniem? Ile wyciągasz? Ile? Normalnie alpaka była, pół litra na głowę żeśmy wypili. Niemożliwe. No nie, żeśmy wypili. To faceci się ciągle porównują. Idzie chłopak, dziewczyny grają w gumę. Która z was wygrywa? Żadna. My sobie tylko tak skoczymy. To po co ta gra? Po co ta gra? Temat facetów, rzeczy. Jak ci pali? Teraz wsadziłeś tą nową kartę dźwiękową, ale te kolumny to ci wystarczają? Temat facetów? Temat u kobiet? Osoby. Słuchaj, Beata jest z Andrzejem? A ten ich syn Łukasz, to on chorował teraz, tak?
jak jeden ksiądz postanowił zrobić surprizę mieszkańcom jednego domu. Od lat kolęda zaczynała się z tej klatki, bo tam jest jedynka. A on zaczął od 46, bo tam się kończy. I ludzie wszyscy, już ksiądz jest, tak, a co? Przecież mówiłem, że między 16 a 20 będę chodził. No tak, ale jak się trafiło na samotnego faceta, to dramat. Proszę pana, pan tu mieszka z żoną, ma pan dzieci? Żony nie ma, no. A ile dzieci mają lat? Właśnie, no żony nie ma, no. Pomodlimy się? Bo pomodlimy się, ale żony nie ma, no. Wyjął dowód osobisty, spisał dzieci z dowodu osobistego. Mój proszę księdza, jak ksiądz powie wprost, nie wiem, gdzie ona trzyma pieniądze, no. Niech ksiądz wpadnie jeszcze raz, jak ksiądz będzie wracał, to ja się księdzu wypłacę. Inny ksiądz chodził po kolędzie i wszyscy pytali, czy był ksiądz pod 17. Nie, ojej, to nie ksiądz nam idzie. Pod 17 tam jest, idzie następne mieszkanie. Był ksiądz pod 17? Nie. Bardzo ksiądz tam potrzebny. No i tak, i w końcu staje przed drzwiami 17. Wziął głębszy oddech, wchodzi taka niewielka kobieta, mówi, proszę bardzo, siadamy, może się pomodlimy, życzę sobie tego. W końcu po krótkiej przerwie modlitwie usiedli i mówi, proszę księdza, już widzę, że księdzu na nas nagadali. Już księdzu na nas nagadali. Owszem, nieraz się kłócimy, akustycznie nawet mocno, ale proszę księdza, ja powiem księdzu od razu, jakby jest z naszym małżeństwem. Ja się modliłem o dobrą żonę. Ja się modliłem o dobrego męża i mam dobrego męża. A on się nie modlił, to ma jak ma. Proszę państwa, domyślam się, że ja tutaj taką sielankę roztaczam, ale to nie jest takie proste. I wielu z was powiedziało, ksiądz by poszedł do mnie do domu, to by się zobaczył. To by się zobaczył. Wiesz dlaczego może twój ojciec pije? Wiesz dlaczego twój brat może wpadł w narkomanię? Żeby ratować ciebie. Nie ich. Ciebie. Wiecie dlaczego w jednej parafii coś się złego stało? Żeby ratować nie parafian, którzy tam narozrabiali, ale ratować księdza, który przestał być duszpasterzem. Być może dlatego twój ojciec jest taki, żeby złamać swoje serce. Bo 30 lat chodzisz i nadajesz, jaki on jest pijak. To weź, spróbuj z nim pogadać. Ja wiem, że będzie arcytrudne. Ja wiem, że to będzie niemożliwe wręcz. Ale próbuj. Módl się za niego. Spróbuj z nim zagadać. Spróbuj go pochwalić za coś. Bo to, że pije, to już powiedziałeś już w swoim życiu 3272 razy. Ale to, że był dobrym kiedyś człowiekiem i dobrym chłopakiem i gdzieś ten chłopak w nim żyje, to tego nigdy nie powiedziałaś. My dostajemy od Pana Boga trudne zadania, żeby się z nimi zmagać i rozwijać duchowo. Pamiętajcie, stan wewnętrznego pokoju, równowagi, taki słodki stan jest często stanem, w którym szatan przygotowuje duszę do piekła. Komuniści walczyli na początku komuny z księżmi także, ich wsadzali do więzień, torturowali, aż w końcu wpadli na pomysł. Odwrotnie. Trzeba księdzom sprzedawać tanio dolary, dawać paszporty, żeby jeździli za granicę i rozkochiwali się w tamtym świecie, a zapominali o swojej parafii, o swoich parafianach. Pamiętajcie, dobre czasy dla Kościoła to złe czasy. Złe czasy dla Kościoła to dobre czasy. A jak powiedziałem na tym zebraniu przygotowującym pielgrzymkę papieską, jeden stary żołnierz, taki emerytowany, już też tam przyszedł radzić, powiedział krótko, Pan Bóg starszy człowiek wie, co robi. Tak mi się to podoba. Pan Bóg starszy człowiek wie. My wpadamy w panikę, kiedy coś się dzieje, zamiecha w telewizji, opowiadają, Pan Bóg starszy człowiek wie, co robi. Pan Bóg mnie zawsze zaskakują rozwiązania Pana Boga. Zawsze buzie gębę rozdziawiali ludzie, jak widzieli, jak Pan Bóg rozwiązuje sytuację. Taka anegdotka. Pewne małżeństwo miało 60 lat życia ze sobą, 30 lat w małżeństwie. I przyszedł do nich anioł, mówi, pięknie się prowadzicie, dostaniecie nagrodę. Co pani chce? A ona mówi, podróż dookoła świata. Proszę, anioł wyjął już podpisane zlecenia, rezerwacje, bilety kolejowe. A do pana mówi, też dla pana bilety te kolejowe? Nie, ja nie chcę dookoła świata. Nie chce pan jechać dookoła świata. A co pan chce? Chce mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Liczyć, humaniści, liczyć. Ja bym na to nie wpadł. Za nic bym na to nie wpadł. Zaskakujące sytuacje. Proszę państwa, rozchorowałem się kiedyś w Otwocku, gdzie byłem na parafii. Przyszła lekarka, zbadała mnie i mówi, ale musimy jechać do szpitala, zrobić jedno badanie. To ja wezmę karetkę pogotowia, zamówię. Ja mówię, przepraszam, szpital jest niedaleko. A cały czas będzie się męczył po takiej nocy pełnej wrażeń, to podjedziemy sobie karetką. Wychodzimy, karetka stoi, drzwi otwarte, facet czyta nekrologii.
Siedliśmy z panią doktor, on wsiadł do karetki, ruszył i mówił, gdzie my jedziemy? No do szpitala. Do jakiego szpitala? No do szpitala na Gucy. Ja się zatrzymałem na chwilę nekrologii poczytać, a wyście mi wsiedli. Taksówka, karetka pogotowia, w tym samym momencie, w którym my ją zamówiliśmy, stoi przed domem i facet czyta nekrologii. Mówimy, przepraszamy bardzo, żeśmy panu tak wsiedli, to my już wysiądziemy. Nie, już pojedziemy, niech się siedzi. Wziął ten radiotelefon, mówi, Władek, daj mi zlecenie na księdza. Podali sobie przez okno te zlecenia i zamieniłem szefa. Ale taki zbieg okoliczności, to jest coś nieprawdopodobnego. To w milionach by się liczyło do jednego. Pan Bóg zna rozwiązania dla różnych trudnych sytuacji. Jeszcze... A, i... Właśnie mówię to, że miłość bliźniego i miłość Kościoła polega na tym, że nie zostawiamy tego, tylko się angażujemy. Ja pamiętam taki film radziecki czy polski, wojenny. Chłopak idzie do wojska i matka go jeszcze ubiera, poprawia mu tu plecak i mówi, pamiętaj, siedź cicho i obserwuj. Kto, z kim, co. Nie zagadaj się, nie wydawaj się, obserwuj. Niektórzy mówili, że jak wieczorami w Warszawie wychodzili niektórzy panowie z psem, to oni nie wychodzili na spacer, oni wychodzili na patrol. I ty w klasie też nigdy nie zapytasz o coś, nigdy ręki nie podniesiesz, tylko kto tu mówi? Obserwuj. Pamiętacie czterech pancernych? Rośnie plemię ludzi, którzy nie znają czterech pancernych, jestem zdruzgotany. Ale tam był taki Tomuś, poczciwe chłopisko. Jak bomba jechała, płynęła po wodzie, to wziął karabin i tą bombę rozwalił, ryzykując życie wszystkich na tej łajbie. I stary czereśniak przychodzi do syna, bo to jego syn mówi, po coś strzelał, po coś się rwał. Tomuś, trzeba było cicho siedzieć, dobrze nam się tu płynie, nic się nie dzieje, po coś się rwał. I dzisiaj wiele rodziców też mówi, siedź cicho, ty się nie odzywaj, niech się inni wypowiedzą, ty zapamiętaj kto co mówił. Po coś się rwał? Otóż chrześcijaństwo polega na tym, że się rwiesz. Bo można w życie stracić od uderzeń w głowę, od uderzenia piętą w podłogę. Albo chcesz czegoś więcej i walisz głową w dach, bo chcesz czegoś więcej. Albo chcesz się schować i chcesz zaistnieć w tych rejonach parteru, żeby cię nikt nie widział. Nie odzywaj się. A właśnie, że się odezwę, właśnie, że zabiorę głos, właśnie, że się poświęcę. Właśnie, że jak mi się nie spodoba, to ja to powiem. Pamiętajcie, Anna Kamińska powiedziała kiedyś, milczenie jest złotem, czy srebrem, jak to się mówi. Milczenie jest, przyjmijmy, że złotem, ale to zależy, co było wcześniej powiedziane. To jest genialna myśl. Milczenie jest srebrem lub złotem, ale to zależy od tego, co było wcześniej powiedziane. Jeśli ktoś kogoś skrzywdził, a ty milczysz, to jesteś tchórzem, a nie mędrcem. A ja się właśnie będę wpychał. Będę pchał palec między drzwi i będzie bolało, ale będę takim niespokojnym duchem. Ja myślę, że trzeba powalczyć troszeczkę z powiedzeniem księdza profesora Suchodolskiego, że szczęście to stan, który niektóre dzieci mają do 5 roku życia i ten pokój odzyskać. Pokój odzyskacie przez pokorę. Pamiętajcie, najciężej mają w życiu pyszni. Boże, ile oni się muszą namęczyć. A pokorny wiedzie żywot lekki. Błogosławieni ludzie, którzy potrafią się z siebie śmiać. Nie mówcie mi o takich, co nie potrafią się z siebie śmiać, nie są poważni. Więc odzyskamy pokój w pokorze. Zostałem zaproszony kiedyś do pewnego radia katolickiego tu w okolicach Warszawy. I tam dziewczyna była sekretariacie. Mówi, niech ksiądz zaczeka jeszcze 2-3 minutki i zaraz wchodzimy na antenę. Popatrzyłem na nią, delikatnie mówiąc, była tęga. No ale cóż, Pan Bóg jakoś tak... I tak jej się przyglądał, a ta tęga, ale jak ona sprytnie to ukrywa, te paseczki pionowe miała, tutaj miała czarne kolory, gdzie trzeba mieć czarne kolory, jak ona to... a ona mówi, o, widzę, że ksiądz mi się przygląda. Ja mówię, nie, w ogóle, tam się ksiądz przygląda tą dziewczynie. Prezydenta, jaka bryła jest doskonała? Ja mówię, kula. I ja dążę do doskonałości. Jezu, spotkałem dziewczynę, która śmiała się ze swojej urody. No co miała zrobić? To nie była taka otyłość, że ona tam przez święta dużo jadła. Ona no w ogóle była dobrze wyglądająca. Ale umiała się z siebie śmiać. To nieprawdopodobne. W seminarium w Warszawie jest taki kabaret, klerycy wystawiają raz na rok, w którym śmieją się ze swoich profesorów.
Są profesorowie, którzy na ten dzień giną, nie ma ich. A są tacy, co przychodzą, będzie coś na mnie, ale będzie coś na mnie, naprawdę, dwa numery na mnie? O, to super, dwa numery na mnie. Ludzie, którzy umią się z ciebie śmiać. Umią się z ciebie śmiać. Ja się trochę bałem tego śmiechu, jak wszedłem do seminarium, czy kiedyś się nie stanie, że w kościele dostanę ataku śmiechu, coś mnie tak rozśmieszy, że będę... Aż... I prawie się zdarzyło, wiecie, był pogrzeb i ja nie zapisałem sobie, kto to jest ten zmarły. Nawet nie wiedziałem, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Podszedłem do mikrofonu i mówię, módlmy się za tę osobę ludzką, za to dziecko Boże. I czekam, aż mi się kościelny pojawi, żeby go zawołać na chwilę, żeby mi spisał. Kościelny się pojawił i ja mówię, chodź na tutaj. Idź, dowiedz się, jak się nazywa ten zmarły. Ja myślałem, że on pójdzie do zakrystii z książki spisać, a on wali do trumny i patrzy na tą tabliczkę, nie? I udaje, że poprawia kwiaty i czyta. Poleciał do mnie i udaje, że nalewa ampułki wodę i mówi do mnie, Aleksander. Pełna konspira. Mnie to tak rozśmieszyło, że dobrze, że mi do przeistoczenia przeszło, ale... A trzeba się z siebie umieć śmiać. To naprawdę dobrze człowiekowi robi. Wielu cierpi z tego powodu, że są niedoskonali, ale z pokornymi... Pamiętajcie, wystrzegajcie się tej fałszywej pokory. Pełnej wszędzie. Przychodzi się do jakiejś pani, do jakiegoś państwa. Proszę państwa, ktoś się poczęstuje ciastem. Tak mi nie wyszło to ciasto. Ten piecyk pali od dołu, tak ściąga. Także niech się jakoś... Kiedyś byłem u takiej pani bardzo inteligentnej, bardzo ją lubiłem. I ona też mi podaje makowiec i mówi, proszę księdza, jak się poczęstuje makowcem, tak mi nie wyszedł ten makowiec. A ja mówię, kurczę, taka inteligentna kobieta i musi w tą grę grać, nie? Musi w tą grę grać. Ja biorę makowiec, a on naprawdę niedobry. Urosła w moich oczach. To się nazywa prawda. Tak jak tych dwóch facetów. Siedziało przy stole, jedli kolację czy tam obiad i dwa kawałki mięsa były na półmisku. I jeden mówi, proszę, niech się pan częstuje. Ależ skąd, niech się pan częstuje? Ależ ja nie, to niech pan się częstuje. To ten wziął widelec i duży kawałek nałożył na swój talerzyk. A ten mówi, ojej, tak pan wziął ten duży kawałek? No duży wziąłem. A pan który by wziął? Ja bym wziął mniejszy. No to ma pan mniejszy. Nie ma to jak pokora. Jedna pani smaży naleśniki, a ma dwóch synów, Jacka i jakiegoś tam Wiesia. I co jeden naleśnik? Jacek, jeden naleśnik Wiesiu. I został jeden naleśnik, a ich dwóch. I mama mówi, chłopcy, gdyby to był Pan Jezus, to oddałby naleśnika bratu. A jeden mówi, ty, to jestem Pan Jezus. To ty jesteś Pan Jezus. Właśnie, lekko się żyje ludziom pokornym. To dziękuję wam serdecznie. Nie wykańczam tej umowy tak, bo będą odcinki dalsze. To cały serial się szykuje tutaj rozważań na ten temat powołania i szczęścia. No i życzę obfitości w odkryciach. Ja, proszę państwa, czułem, że to będzie mocne, mocne spotkanie, bo postawili dwie butelki wody. Wszędzie w Polsce stawiają jedną. Ale Zbawiciel, taka warszawska nazwa, Zbawiciela. Jak mówią, ksiądz jest z Warszawy, a ksiądz powie coś po warszawsku. Nepy pywa z butly. Jak masz kufel. A są podlasiacy? Jechałem wczoraj moją nowo jawo. Ksiądz rektor u nas kiedyś na zakończeniu roku powiedział i ci, co się spóźnią, niech nie myślą, że będą usprawiedliwieni. A wy się wychodzicie na pole czy na dwór? Jak pole to Kraków. U was w mieszkaniu... W rodzinie jest wujek Stasiek czy wujek Staszek? Stasiek to Warszawa, Staszek uciekasz do Krakowa. Ciapy, laczki czy kapcie? Tak człowieka można przesłuchać. Na pierwszą randkę dobry temat, nie? Dobrze, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.